Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 50 lat socjalizmu w Portland, Oregon doprowadza do totalnej ruiny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Portland, Oregon. Jak się popatrzy na mapę Ameryki, no to jak patrzycie na mapę, to z lewej strony, jak tutaj jest Atlantyk, Anglia, tutaj jest Kalifornia, tu na górze Kanada, to Washington State, to jest tu, Portland, Oregon, to byłoby tutaj w tym rogu. No to od 50 lat, od 60 lat tam w zasadzie całe wschodnie wybrzeże jedzie budować socjalizm. Ludzie, którzy nie byli w stanie zrobić kariery w Kalifornii, to jadą budować socjalizm w Portland, Oregon. No i od 50-60 lat jest tam smród, brud i ubóstwo. Ja byłem w Portland, Oregon gdzieś 10-12 lat temu. Klimat jest dosyć ciepły, tam nie ma takich dużych mrozów, bo od Pacyfiku są jednak te ciepłe prądy. Miasto jest postępowe, no ale tam po prostu bezdomność, smród, brud i ubóstwo antykapitalistyczne, taka atmosfera antykapitalistyczna jest straszna. Ja zrobiłem filmik właśnie o bezdomnych tam. Jest to dziwaczne miasto. No i teraz w tym Portland od 90 paru dni po prostu jest dzień w dzień. Są protesty, walki, no i komuniści, socjaliści z rządu w zasadzie są z nimi. Oni tam wykańczyli biznes opodatkowywaniem, tam biznes to w zasadzie pouciekał, te całe miasto to po prostu zamienia się w dziką Afrykę. No i teraz parę dni temu Aaron J. Danielson został zabity w sobotę w śródmieściu w Portland. No on pojechał tam, żeby być w grupie, zrobili taką karawanę samochodów popierających Trumpa, no bo jakie jest akcja i reakcja, ci komuniści z tej tak zwanej Antify, no po prostu steroryzowali miasto, steroryzowali cały stan, tam ludzie nie mogą żyć normalnie, no i nikt nie jest oskarżony o zabicie. No, tam w gazecie podali, że policja sprawdza jednego człowieka, 48-letni Michael Forrest Rainhall, no, który na internecie określa się jako 100% Antifa, no, czyli czyściutki komunista. No i po tym, jak Danielson został zabity przez komunistów, no to na wielu filmach pokazywali, jak kobieta w Portland krzyczała, że nasze społeczeństwo, nasze dzielnice mogą wytrzymać bez policji. No i krzyczała, że w ogóle nie jest jej przykro za to, że faszysta został zabity. No tak, także to nadchodzi walka, nadchodzi komuniści, tak jak w Niemczech walczyli z faszystami, no to teraz to wraca. No, tyle tylko, że najgorsze jest to, że gubernatorzy i prezydenci, majorzy, burmistrzowie miast na to pozwalają. To jest właśnie ta makabra. Dlaczego jedno z najbardziej białych miast, bo to jest ciekawostka, że to jest miasto studenckie, to jest miasto uniwersyteckie, to jest jedno z najbardziej białych miast. No ono jest po prostu za daleko do Pacyfiku i za bardzo na północy. Także ludzie pogodowo nie wszyscy lubią to. Ludzie, którzy powiedzmy klimatycznie nie lubią zimna, nie lubią tego deszczu, no to wolą te południowe Kalifornie, wolą Florydy i tak dalej. Tam tylko tacy hardkorowi biali wytrzymają, no ale najgorsze jest to, że to jest magnes dla wariatów, dla najróżniejszych egzotycznych umysłów, no ale lewicowych. Oni po prostu mają tą swoją utopię, pracować nie lubią, wymagają, żeby ich utrzymywali, no i uwielbiają awantury. Także, że te
95 dni od śmierci tego George'a Floyda. George Floyd umarł w sumie w szpitalu, okazuje się. No i miał takie straszne dawki amfetaminy i tych fentatyli. Ale awantury się zaczęły od tego, że policja chciała go zaaresztować. On starał się dać fałszywą 20-dolarówkę w delikatesach Hindusowi. Hindus zadzwonił po policję. Murzyna starali się zatrzymać, on się wyrywał, a później przez 8-9 minut policja się pytała, czy on się poddaje, żeby być aresztowanym. No i nie poddawał się przez 9 minut. No i w szpitalu w sumie zginął. No ale przez to, że lewactwo zdaje takie reportaże, gazety, telewizja, nadmuchała to wszystko, no to komuniści zrobili z niego świętego. Z Bandziora zrobili świętego, no a w Portland szczególnie. Tam jest jedna wielka awantura nieustannie. No i oni mają majora Teda Wheelera. To on jest, to jest następny lewacki kretyn. On ciągle krzyczy, że to jest wszystko wina Trumpa. Danielson został zabity, no i tak jak wspominałem, ponad 3 miesiące tych protestów. No i to się stało dzień po tym, jak Trump powiedział, że siły federalne w zasadzie powinny pojechać pomóc tam siłom stanowym, major prezydent Wheeler, on powiedział, żeby Trump spier papier, no i żeby on się odpier papier od Portland, no i zaczyna się to jednak zabijanie. Prawda jest taka, że ta policja federalna w Portland, bo oni starali się jednak pilnować sądu federalnego, bo to jest to rozdzielenie. W tych wielu stanach, w wielu miastach są sądy stanowe i są sądy federalne i te całe te budynki, to wszystko należy do odpowiedzialności federalnej. No i ten major Portland po prostu pozwalał tym wszystkim rozrabiakom niszczyć. Oni spalili sąd należący do hrabstwa w tamtym rejonie. Tak samo spalili dyrekcję policji, no i również spalili lokalne więzienie. Także tam po prostu jest oblężenie na wszystkie strony. No i cała ta przemoc przyspieszyła od tego momentu, kiedy policja federalna dogadała się jakoś z miastem, no ale wycofali swoje siły 31 lipca. Także później stanowa policja odmawia też wchodzenia w pewne miejsca. No i tam były rozruchy, deklarowany taki stan wyjątkowy 14 razy. Także w sumie co drugi dzień to jest stan wyjątkowy. Po tym jak zastrzelili tego człowieka, no to Wheeler znowu zaatakował Trumpa. On ciągle mówi, że Trump spowodował tą nienawiść, że Trump jest winny. On oskarżał te wszystkie zamieszki na to, że Trump kiedyś pochwalał związek ludzi na prawicy, no ale to nie było tak naprawdę, bo naprawdę no to Trump powiedział, że w zasadzie to wszystkich potępia, no i że wszystkich trzeba by było zaaresztować. Także Trump na pewno nie robi żadnych preferencji. Trump po prostu mówi, jakakolwiek przemoc, to na ulicy po prostu wszystkich trzeba wyaresztować i nie rozdzielać, czy to są na prawicy, czy na lewicy. Ktokolwiek podpala, czy niszczy, no to musi być zaatakowany. No a lewica oszukuje i lewica nieustannie popiera te wszystkie zamieszki. Także jeżeli Polko, Polaku, jeżeli jesteś w Ameryce, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów. Wheeler jest ogólnie rzecz biorąc komunistą. On po tym wybraniu, jak był wybrany w 2017 roku, po tym jak został wybrany majorem, prezydentem, burmistrzem, no to właśnie
zakazał pochodu róż. To był taki miał być pochód róż, no i takie tradycyjne pochody tam są. No i między innymi w pochodzie miał brać grupa z jednego hrabstwa republikanów. No i komuniści przyszli, powiedzieli, skasuj te pochody, no bo jak nie skasujesz pochodów, no to w zasadzie my wiemy, jak zablokować ulicę i my wiemy, jak tam zrobić awantury. No i on po prostu poddał się komunistom, no i komuniści wybrali, tak, także to jest makabra, że komuniści są w stanie steroryzować miasto, no i to jest makabra, że socjalista z nimi współdziała rękę w rękę. W 2018 Wheeler, który też jako burmistrz jest komisarzem do spraw policji, no to zakazał policji interweniować na ulicach do tych wszystkich protestujących. A ci protestujący założyli taki obóz w namiotach przed urzędem emigracyjnym i celnym. No i przez kilkadziesiąt dni po prostu tam protestowali. To było 60, ludzie dzwonili, skarżyli się, a burmistrz nie reagował i pozwalał im na to. Wheeler to nie był, nie jest najgorszy jeszcze z tych wszystkich. W 2008 roku Portland wybrał Sama Adamsa. No po tym, jak on został wybrany, no to okazało się, przyznał się do tego, że miał stosunki seksualne z młodym chłopcem poniżej 16 roku życia, no ale on jako homoseksualista powiedział, że tak, był romantycznie zaangażowany, ale seksualnie to dopiero wtedy, kiedy chłopczyk przekroczył 18 lat życia. No oczywiście, że to jest jedna wielka głupota i oszukaństwo, no ale w wielu wypadkach grupa homoseksualistów zawsze krzyczy, że ten argument to jest czysta homofobia. No to jest orwellowska po prostu podejście do sprawy, tak? Złodziej krzyczy, łapaj złodzieja. No to jest na tyle straszne, że dwa razy starali się go usunąć, no i dwa razy przetrzymał tą możliwość usunięcia go ze tego stanowiska. Adams to w ogóle był tak bardzo socjalistycznie postępowy, że swój budżet przez 5 lat nie wydał nawet grosza ani na autostrady, ani na drogi. To wszystko szło na najróżniejsze socjalne i lewicowe organizacje. Pozwalał jak były te protesty Occupy Wall Street, no to znaczyło to, że po prostu ci komuniści przychodzili i blokowali ulice tam, gdzie są jakieś biznesy kapitalistyczne, no to oni to blokowali. No i te wszystkie obozy, które zakładali, no to był wielka niebezpieczeństwo zdrowotne i niebezpieczeństwo ludzi. No i Adams pochwalał to wszystko, no i zapewniam im jakąś opiekę. Był taki show Portlandia, no to właśnie o tych socjalistach, komunistach, o tych wszystkich wyrzutkach, można powiedzieć, lewackich, występował bardzo często. No i to jest właśnie, to jest całe te miasto. Jeszcze ciekawszy charakter i bandzior lewacki, no to był Neil Goldsmith. On był majorem, prezydentem w Portland od 73 do 79 roku. No to on był znany z tego, że po prostu te pieniądze, które otrzymywał z Waszyngtonu, przesuwał na budowę tak zwanej kolejki wąskotorowej. No i ta kolejka wąskotorowa, no to po prostu było jedno wielkie
korupcję, oszustwo, przekupstwo i no mafia była. W 86 roku został wybrany gubernatorem, także najpierw był majorem, a później gubernatorem całego stanu. No i po jakimś czasie powiedział, że nie będzie startował do reelekcji w 90 roku. Okazało się, że on gwałcił młodą opiekunkę swoich dzieci od 14 roku życia do 18. No i z jednym z takich ustawień tego wyroku, to z prokuratorą się zgodził, że po prostu nie będzie politykiem. No, smutne to jest to, że całe to miasto, cały Portland, on chodził na prywatki z tą dziewczyną. Wszyscy wiedzieli, to była tajemnica Polichinella w 2008 roku, no to już było przedawnienie, ta dziewczyna, ona umarła w hospicjum w 2011 roku w wieku 49 lat. No ale to bandyta, następna czerwona świnia, następny bandyta w Ameryce. On jako major i jako gubernator to narobił sobie tyle znajomości, że jak budowali tą kolejkę wąskotorową, no to on ustawiał te wszystkie miasta, te miejsca, te nieruchomości, place, nie place, pod konto tych bandziorów ekonomicznych, którzy dawali mu pieniądze na to, żeby był wybrany. No i oni robili setki milionów dolarów. W 2004 roku, no gazety, kiedy jeszcze były jakieś takie uczciwsze gazety, pokazywali, jakie to było wszystko manipulowane, całe te planowanie miejskie i podmiejskie, właśnie żeby on się nachapał. Goldschmidt no kradł, tam jest nieustannie jedno wielkie bandyctwo. Goldschmidt uciekł na południe Francji, gdzie tam zamieszkał, no ale przymierza się do powrotu, do polityki z powrotem, no bo oni zawsze wracają, tak jak Miller w Polsce i inne czerwone świnie wracają, no to w Ameryce jest mniej więcej podobnie. Także Wheeler, socjalista, Adams, homoseksualista, Goldschmidt, pedofil, no to właśnie pokazuje, jak miasto jest prowadzone, te socjalistyczne, postępowe, te nowoczesne jest prowadzone przez kogo? No to ci ludzie dostają się do władzy, są jakoś wybierani, ci ludzie, którzy wybierają ich, zgadzają się na to wszystko, tolerują. No i to pokazuje, że ta cała reputacja tego miasta to jest po prostu jeden wielki syf. No i ci ludzie w Portland wierzą chyba, że mają rację. No ale to odrzucenie tego prawa i porządku, prawa i sprawiedliwości, jakiegoś normalnego, codziennego życia, też się miasto zmieni. Tam ludzie uciekają z wielu miast amerykańskich, no bo 42 miasta, największe miasta amerykańskie, 42 są prowadzone przez socjalistów, demokratów, także to nic nie jest nowego. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.